koniec, jak spotkałam Boga. Ja w swoim życiu byłam dzieckiem, które się wychowywało bez ojca. I tak naprawdę można powiedzieć, że wychowywałam się też bez matki, ponieważ moja mama miała depresję i nigdy się mną nie interesowała. Więc chowałam się sama przy pomocy babci i generalnie miałam myśli samobójcze już od najmniejszych lat. Miałam myśli samobójcze, miałam depresję. Tak naprawdę nie wiedziałam, po co tu jestem. Cały czas miałam podgórkę. Byłam gnębiona przez 6 lat podstawówki, tak naprawdę za nic, za to, że byłam dzieckiem na uboczu, że byłam cicha i się nie odzywałam. I wiecie co? Rosła we mnie taka nienawiść do ludzi. Poczułam się niesprawiedliwie potraktowana przez życie. I kiedy już naprawdę byłam na dnie i chciałam ze sobą skończyć, kiedy już naprawdę byłam w ciężkiej depresji i nie zależało mi już na niczym, zawołałam wtedy do Boga, bo usłyszałam od pewnych ludzi, że Bóg jest i że Bóg jest dobry. I nie pozostało mi nic innego, jak to sprawdzić, bo to była moja ostatnia nadzieja. Zawołałam do Boga z głębi mojego serca szczerze i powiedziałam do Niego: Boże, jeżeli Ty naprawdę jesteś, jeżeli Ciebie obchodzi moje życie, to przyjdź i coś zrób. Przyjdź i zmień moje życie, bo ja już nie potrafię tu żyć. I wiecie, co się stało? Narodziłam się na nowo. Odeszła ode mnie depresja. Odeszło ode mnie myśli samobójcze. Zaczęłam nowe życie. Miałam ataki padaczki, o których nikomu nie mówiłam, bo się bardzo tego wstydziłam. I one też odeszły, kiedy narodziłam się na nowo. Zostałam uzdrowiona z padaczki, która jest nieuleczalną chorobą. Zostałam uzdrowiona z bólów menstruacyjnych, ponieważ przeczytałam w tej starej Biblii, że Jezus poniósł każdą chorobę i każdą dolegliwość na krzyżu Golgoty. I to jest prawda. I jestem dla was o tym świadectwem, że choroba nie ma szans z Jezusem. Jezus jest życiem. Jezus przyszedł po to, nie żeby cię oskarżyć, że jesteś grzesznikiem, tylko żeby cię uwolnić. I żebyś mógł być zdrowy. I żebyś mógł żyć w obfitości. Jezus nie przyszedł po to, żeby cię potępić, ale żeby podnieść twoje życie. Żeby twoje życie mogło obfitować. Żebyś mógł żyć wolny, bez depresji, bez choroby. Jeżeli chcesz, jeżeli jesteś na cokolwiek chory, możesz przyjść tutaj do nas. Nałożymy na ciebie ręce, tak jak mówi Biblia, i zostaniesz uzdrowiony. Nieważne, czy to jest choroba genetyczna, czy to jest choroba nabyta. Możesz zostać uzdrowiony tak samo z raka, jak z każdej innej dolegliwości. Kochani, to nie są żadne żarty, to nie są żadne bajki. Ja uwierzyłam w Boga, który ma moc. I dostąpiłam tego zaszczytu Go poznać. I każdy z was, jeżeli zawołacie w głębi swojego serca, to On do was przyjdzie. Ponieważ On jest Bogiem niezawodnym. I kiedy powiedział coś, to tak się właśnie stanie. Więc ktokolwiek z was jest chory dzisiaj, przyjdźcie tu do nas, zostaniecie uzdrowieni. Gwarantuję wam, bo Boża moc działa dzisiaj tak samo, jak działała 2000 lat temu. Amen.